brunatna zgnilizna drzew pestkowych, czyli popularna monilioza. To choroba, która w krótkim czasie może wyrządzić bardzo wiele szkód na plantacji. Brunatna zgnilizna drzew pestkowych jest to choroba wywoływana przez grzyba o nazwie paciornica pestkowcowa. Jest to grzyb, który zimuje w pseudotecjach. Pseudotecja, czyli formy przetrwalnikowe grzyba występujące na zaschniętych owocach, popularnie zwane mumiami. Najczęściej te mumie występują w słabo chronionych sadach śliwowych lub też występuje w pseudotecjach zgniłych owoców, które możemy znaleźć pod koronami drzew. Przezimowuje w tych pseudotecjach. Natomiast faktyczny rozwój tej choroby następuje na wiosnę. Na pseudotecjach powstaje wówczas struktura strzępkowa grzybni. Na niej z kolei rozwijają się zarodniki konidialne. Zarodniki konidialne powodują pierwszą infekcję, czy też pierwsze zainfekowanie naszej plantacji. Takim newralgicznym momentem w infekcji, czy też w rozwoju brunatnej zgnilizny drzew pestkowych jest okres kwitnienia. Wówczas to wspomniane przeze mnie zarodniki konidialne wnikają poprzez znamiona słupka do wnętrza struktury kwiatu, powodując jego całkowitą infekcję. Oczywiście dla sadownika wyrazem zewnętrznym tej infekcji jest zasychanie kwiatów, zasychanie wierzchołków pędów, czy też w wielu przypadkach, kiedy jest bardzo duże nasilenie choroby, zasychanie całych gałęzi. We właściwym diagnozowaniu moniliozy bardzo ważna jest świadomość, że kwiaty i pędy zainfekowane grzybem nie opadają. Po zaschnięciu zostają na drzewie i stają się źródłem infekcji wtórnej. Tak naprawdę zasychające kwiaty, nieopadające kwiaty są wyznacznikiem takim diagnostycznym tej choroby. Brunatna zgnilizna drzew pestkowych jest szczególnie niebezpieczna w sadach towarowych, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością nasadzeń drzew na hektarze, jak również jest bardzo niebezpieczna w przypadku młodych nasadzeń w sadach towarowych, jak to jest pokazane tutaj na tym egzemplarzu. Mamy do czynienia z jednorocznym okulantem odmiany łutówka. Tutaj oczywiście ochrona była prowadzona prawidłowo, nie ma żadnych objawów infekcji brunatnej zgnilizny drzew pestkowych. Jednakże zaniechanie ochrony nawet na jednorocznych okulantach może prowadzić do całkowitego zamierania bądź to wierzchołków pędów lub też całych pędów, co się wiąże z bardzo mocnym zahamowaniem wzrostu drzewa, a w skrajnych przypadkach nawet z zaschnięciem całego drzewa. Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań w walce z moniliozą jest Prolectus 50WG. Stosuje się go profilaktycznie lub w momencie zaobserwowania pierwszych objawów choroby. W zależności od uprawy zalecane są maksymalnie 3 zabiegi, wykonywane w co najmniej 7-dniowych odstępach. Zarówno dawkowanie, jak i konkretny termin przeprowadzenia zabiegu uzależniony jest od konkretnej uprawy oraz od tego, czy zwalczamy chorobę występującą na kwiatach, pędach czy owocach. Substancja aktywna zastosowana w Prolectusie to fenpyrazamina. W przypadku tej choroby sadownicy poszukują różnych rozwiązań. Jedne rozwiązania są bardziej skuteczne, drugie są mniej skuteczne. Jednakże każda nowa substancja aktywna, która pojawia się na rynku, jest bardzo cenna w przypadku walki z tą chorobą, ponieważ w ostatnich latach była tylko ograniczona liczba substancji aktywnych, która była stosowana w walce z brunatną zgnilizną drzew pestkowych. Dlatego na uwagę zasługuje na pewno każde nowe rozwiązanie, każda nowa substancja, która jest dedykowana do skutecznej ochrony, do skutecznego zwalczania tej choroby.